wyleczyć rany serca, trzeba sięgnąć po jeden lek. Miłość Bożą, nic więcej. Trzeba chcieć, tylko chcieć, po prostu chcieć. Wierzyć, że dla nas cały wszechświat powstał, byśmy mogli mieć maleńkie ziarno zasiane w naszych sercach. Wyrzeczeń, radości, zdawania, modlitwy, przyjaźni, by rozmnożyło się. Oni wykrzykują wręcz, że rzeczy tego świata nie są w stanie wypełnić ich serc. A nasza historia tak bardzo poraniona jest. Słowo Boga życiem, jedyne skuteczne bez żadnych ściem. Autentyczne odpowiedzi na pragnienia to wiem. Tysiące młodych ludzi razem z nami chcę podnieść dziś swe głowy, aby na jaśniący błękit swe spojrzenie skierować. Jezus Nazaretu jest jedyną osobą i nieprzypadkowo usłyszałeś Jego słowo, by pokochać i zrozumieć na nowo swoje błędy, frustracje, złe zapędy. Odrzucamy wszyscy dzisiaj nasze złote cielce. Otrzymamy w zamian więcej niż chcemy my, bo chcemy za mało to pewne. Chcemy tylko zapomnieć nasze błędy, kompleksy, upokorzenia, blokady, frustracje. Hej młody człowieku, z nim możesz nawet stać się. Aby wyleczyć rany serca, trzeba sięgnąć po jeden lek. Miłość Bożą, nic więcej. Trzeba chcieć, tylko chcieć, po prostu chcieć. Wierzyć, że dla nas cały wszechświat powstał, byśmy mogli mieć maleńkie ziarno zasiane w naszych sercach. Jest. By rozmnożyło się. Nic więcej niepotrzebne nam jest oprócz Twojej miłości, Panie. Mamy w kieszeni różaniec tylko lub wasz opiekę, opatrzności wokół wielu gości, co powiedzą prawdę, choć to symboli. Ej, no weź to pokaż mi tu taką sytuację. W świecie, który się trpawi z nami wcić babkę, nie ogarniesz tam, co jest dobre, a co złe. A my wiemy to, no bo prawda jest jedna. Ojciec niebieski wie najlepiej, czego nam potrzeba. Przedniego chleba, a nie fury hajsu, cielca, złota władzy. To może nas pogrzebać, to życie nie da. Życia w tym nie ma, do świata się ma. Ej, wiem, to przerabiałem wszystko. Dzięki Bogu tęcza prysnął i już go nie ma. Prawdziwie ubodzy są ci, którzy jeszcze nie spotkali miłości, wiary, nadziei i światła, bogactwa Bożej opatrzności. Nie ci bogaci, którzy mają wszystko, myślą, że rzeczy to jedyna rzeczywistość. Nikt z nich nie patrzy w górę. Prawdziwe spotkanie z Bogiem, niczego nie brakuje. Naprawdę nam niczego nie brakuje. Aby wyleczyć rany serca, trzeba sięgnąć po jeden lek. Miłość Bożą, nic więcej. Trzeba chcieć, tylko chcieć, po prostu chcieć. Wierzyć, że dla nas cały wszechświat powstał, byśmy mogli mieć maleńkie ziarno zasiane w naszych sercach. Wyrzeczeń, radości, zdawania, modlitwy, przyjaźni, by rozmnożyło się.